Jan Karafiat, świetliki, czyta Jerzy Latos, konkury i wesele. Znów przyszła wiosna. Wszystko dokoła zazieleniło się, zakwitło, ale mamusia była coraz słabsza. Dziecko drogie, sprawy małżeństwa nie możesz już dłużej odkładać. Widzisz, ja już nie mogę się ruszać. Statuś wystąpił z gotowym planem. Dobuduje z tyłu od podwórka jeszcze jedną izdebkę. I oni oboje tam się przeniosą, a młodzi obejmą całe gospodarstwo. Ależ, mamusiu, proszę cię, powiedz mi, z kim właściwie mam się ożenić. Przecież ja nikogo nie znam. Ejże, a jednak chyba znasz. Wystarczy, żeby była dobra i posłuszna. Już nuna ci powie. Ojciec wcale nie czekał, ponieważ noce były jeszcze chłodne i nie można było lecieć, trzeba się było zabrać do budowy. Zaczęli budować. Pomagał im sąsiad, więc na świętego Jana gotowa już była duża izdebka, a taka śliczna jak malowana. Posłuchaj, promyczku, zaczęła kiedyś nuna. Teraz sprawa twojej narzeczonej. Widzisz przecież, że mamusia już nie może pracować. Cóż kiedy ja nikogo nie znam? Gdybyś tylko zechciał, znalazłbyś taką, którą znasz. Uważaj, żeby to znów nie było nieposłuszeństwo. Czy ja naprawdę znam jakąś świetliczkę? No wiesz, a kuleczki nie znasz? Kuleczka? To ona? Zawsze tylko kłóciła się ze mną, wyśmiewała się ze mnie i wcale mnie nie lubiła. Et plecież nie lubiła? Jak się z nią ożenisz, będzie cię bardzo kochała, a dobra i posłuszna jest. Ale ja bym wolał Och, promyczku, nie trzeba myśleć o tym, czego nie ma. Musisz się liczyć z tym, co jest. Znasz kuleczkę, wiesz, że jest posłuszna, a żadnej innej świetliczki nie znasz. Zresztą żadna inna dla mnie nie jest taka miła, jak właśnie kuleczka. Tatuś i mamusia także cieszyliby się bardzo, gdybyś się z nią ożenił. Pomyśl, gdybyś tak ożenił się z jaką inną, która tylko gniewałaby Mamusie, nikt z nas nie lubiłby jej, a tobie byłoby przykro. Promyczek nic nie odpowiedział. Poleciał. Świecił, nie zważając na nic i na nikogo, świecił długo i pilnie, a cały czas myślał tylko o kuleczce. No, Promyczku, cóż ci nuna powiedziała? Pytała Mamusia. Że powinienem ożenić się z kuleczką, bo jest dobra i posłuszna. No właśnie. Ani ja, ani tatuś nie znamy lepszej świetliczki. Zajdź więc do nich i poproś o nią. Mamusiu, ja tam nie pójdę. Oj, dziecko drogie, a któż ma iść za ciebie? Musisz pójść sam. Na pewno cię dobrze przyjmą. Prawda tato, że powinien pójść sam? Ojciec był także tego zdania. Stanęło więc na tym, że na nazajutrz promyczek przyleci trochę wcześniej i wstąpi do sąsiadów. Następnego dnia promyczek wcześniej wrócił do domu, umył się i wykąpał. Potem wybierał się w konkury. Idź, idź, moje dziecko, mamusi ze wzruszenia łzy spływały po twarzy. Rób tak, jak prawo Boże dyktuje, a wszystko będzie dobrze. Promyczek poszedł. Zauważył kuleczkę kącikiem oka tylko, bo wybiegła do kuchni, ale sąsiadka wyciągnęła rękę do niego. Jak się masz, promyczku? A co powiesz? Druga sąsiadko, ponieważ kuleczki przy tym nie było, więc promyczek nabrał odwagi. Mamusia jakoś słabnie. Chcę, żebym się ożenił. Przyszedłem was poprosić, czy nie dalibyście mi kuleczki za żonę? Sąsiadka spojrzała na promyczka. Tak mile. Jakby była rada z tej propozycji. Ale na to odezwał się sąsiad. Kochany promyczku, bardzo lubimy twego tatusia i twoją mamusię. Lubiliśmy także i ciebie, ale widzisz, my mamy tylko jedną kuleczkę. Bez niej zostalibyśmy sami. Dlatego też musimy się namyślić. Wiesz co, przyjdź od dzisiaj za tydzień, a wtedy damy ci odpowiedź. Promyczek nie zabawił już długo, pożegnał się grzecznie i poszedł do domu. Był przekonany, że cała sprawa jest załatwiona. Ale mamusia była zaskoczona. Przypuszczała, że od razu uzyska zgodę. Przykro jej było, że zostawili sobie tydzień czasu do namysłu. Kiedy Promyczek zastanawiał się nad całą tą sprawą, przyszło mu na myśl, że za tydzień może sąsiad dać mu odmowną odpowiedź. I strach go ogarnął. Ach nie, bój się, pocieszała go Nuna. I czy ci ją da, czy nie, przyjm to w pokorze. Promyczek wylatywał noc w noc i świecił. Na nic nie zważał, niczym się nie zajmował, tylko świecił. I wciąż myślał o kuleczce. Po tygodniu, znów trochę wcześniej przyleciał do domu, umył się i wykąpał, potem poszedł do sąsiada pod dąb. Zauważyli go już przez okno. Lecz nikt nie wyszedł na spotkanie. Kuleczki nigdzie nie było widać, a sąsiadka tak jakoś smutno spojrzała na promyczka, że. Promyczku drogi, zaczął sąsiad. Bardzo lubimy twego tatusia i twoją mamusię. Lubiliśmy także i ciebie, ale wiesz, że mamy tylko jedną kuleczkę. Boimy się, że ty będziesz nieposłuszny. I że kuleczce nie będzie z tobą dobrze i dlatego nie możemy ci jej dać za żonę. Promyczek stał osłupiały. Nie mógł po prostu myśli zebrać. Jakoś wreszcie wydostał się z ich izdebki i nieprzytomny z wrażenia poleciał wprost przed siebie. Trafił na zagajnik. Pod skałą aksamitny mech, a w mchu śliczna prześliczna chatka. Padł promyczek do izdebki, nawet się nie przywitał i opadłszy na stołek, wybuchnął żałosnym, rozdzierającym płaczem. Och! Promyczku, promyczku, co ci się stało? Pytała Nuna. Posłuchaj, promyczku, powiedz że mi, co się stało. Nie dadzą mi jej, odpowiedział promyczek. Nie chcą ci jej dać? A dlaczego nie chcą? Bo opowiadają, że mają ją tylko jedną, a jak ja będę nieposłuszny, to jej nie będzie ze mną dobrze i znów zalał się łzami. No cóż, Promyczku, ucz się pokory, a teraz już nie płacz. Prawda, że mają ją tylko jedną. Jak myślisz, czy zawsze już będziesz posłuszny? Nie ufaj sobie za nadto. Gdyby twoje nieposłuszeństwo miało się powtórzyć, to kuleczka wcale nie byłaby z tobą szczęśliwa. Ale coś ci powiem. Nie buntuj się i nie rozpaczaj, tylko bądź posłuszny, a ja o tej sprawie pomówię z sąsiadem. Promyczek otarł łzy i poleciał do domu. Ach, promyczku, czemuś ty taki zapłakany? dopytywała się mocno zaniepokojona mama. Bo oni mi jej nie chcą dać, mamusiu kochana. Nie chcą mi jej dać, bo się boją, że znów będę nieposłuszny. Matka spoglądała na niego zdumiona. Nie, tego się nie spodziewała. Nie powiedziała jednak nic, nie odezwał się także tatuś. W końcu mamusia się rozpłakała. Nie płacz, mamusiu. To prawda, byłem nieposłuszny, ale teraz już zawsze chcę słuchać. Nuna obiecała, że pomówi z sąsiadem. Któregoś dnia po zachodzie słońca, Nuna czekała przy drodze na sąsiada. Sąsiedzie, bądźcie tak łaskawi i zatrzymajcie się na chwilkę. Sąsiad przysiadł obok niej. Więc nie chcecie dać promyczkowi kuleczki za żonę. I dlaczego? Dlatego, że promyczek był nieposłuszny? Oj, sąsiedzie, a czy wy to zawsze byliście posłuszni? No spójrzcie mi w oczy. Sąsiad bez słowa patrzył w ziemię. A czegoż wy byście dla tej córeczki waszej chcieli? Oj, uważajcie, żeby nie została na koszu. No tak, tylko tyle chciałam wam powiedzieć. Bywajcie zdrowi, sąsiedzie. Sąsiad bardzo zmieszany poleciał dalej i świecił, a kiedy już wracali do domu, odezwał się do tatusia: Powiedzcie waszemu promyczkowi, żeby jutro do nas wstąpił. Nazajutrz promyczek wcześniej trochę wrócił do domu i, starannie wymyty, wykąpany, poszedł do sąsiadów. Sąsiad, zobaczywszy go przez okno, wyszedł mu na spotkanie. Jak się masz, promyczku? No, proszę, wejdź. Promyczek wszedł do izby. Otóż, promyczku drogi ja już się namyśliłem. Widzę, że żałujesz nieposłuszeństwa, że chcesz się poprawić to też nie mam nic przeciwko temu, by kuleczka wyszła za ciebie. Ale musisz jej zapytać o zgodę. A gdzie ona jest? Gotuje w kuchni kolację. Poszedł promyczek do kuleczki do kuchni. Dawno już jej nie widział. Urosła jeszcze i wyładniała. Stojąc przy kuchni, gotowała ziemniaki. Rumiana była jak róża. Może od płomienia, a może z zakłopotania. Jak się masz, promyczku, co powiesz? Droga kuleczko. Rodzice chcą, żebym się ożenił, a sąsiad powiedział mi, że nie ma nic przeciw temu, żebyś za mnie wyszła. Tylko ciebie miałem zapytać o zgodę. Kuleczko, czy chcesz być moją żoną? Ja? Ja? Wiesz, promyczku, bardzo cię lubiłam, ale. Wiesz ty co? Ja muszę się namyślić. Przyjdź do nas jutro. I z tym promyczek odszedł. Mamusia ogromnie była zmartwiona, że kuleczka musi się dopiero namyśleć, i dla promyczka też nie było to przyjemne, ale zniósł wszystko pokornie i potulnie, za co go nuna bardzo chwaliła. I nic sobie z tego nie rób. Jeżeli kuleczka jest dobra, to ci ją Bóg mimo wszystko da za żonę, a jeżeli niewiele warta, to i lepiej, że jej nie dostaniesz. Zajdź tam jeszcze jutro. Także i kuleczka żałowała tego, co się stało. Coś ty mu odpowiedziała, kuleczko? pytał sąsiad, gdy weszła do izby. Ja? Ja powiedziałam mu, tatusiu, że jeszcze się muszę namyślić. Namyślić? A nad czym się będziesz namyślać? To ty nie lubisz promyczka? Nie powiedział ci, że to ja go do ciebie posłałem? Bo ja... Bo ten świetlik ze sterty chrustu nie jest nieposłuszny. Świetlik ze sterty chrustu? A cóż ciebie ten świetlik obchodzi? Gdyby to on przyszedł prosić o ciebie, a nie promyczek, ale zgłosił się promyczek i chce ciebie za żonę. A to, że był nieposłuszny, sam tego żałuję i już się poprawił. A teraz znów ty nie chcesz słuchać? To chyba jesteś 100 razy gorsza niż promyczek. Tylko tyle jej sąsiad powiedział. Kuleczka rozpłakała się. Nie spała i przepłakała całą noc. Kiedy następnego dnia zjawił się promyczek, znów była w kuchni i gotowała ziemniaki. Buję miała zarumienioną. Kto wie, może od ognia, a może ze wzruszenia, czy płaczu? Jak się masz, promyczku? I łeski pociekł jej z oczu płaczesz kuleczko? Dlaczego? Ach, przebacz mi promyczku, że chciałam się jeszcze namyślić. Ale zgodzisz się wyjść za mnie za mąż. Bardzo chętnie się zgodzę, zarzuciła promyczkowi łapki na szyję i uściskała go. Mamusia nalegała, by wesela nie odkładać. Jednakże przygotowania trwałyby chyba z tydzień. Trzeba było przecież cały dom uporządkować i posprzątać. I tyle gości trzeba było zaprosić. Zaczęło się też pieczenie ciasta. A tyle go było, że nawet nie chciało się zmieścić na półkach w komorze. Nuna obiecała przysłać im trzy winne jagody. Prześliczne, ni to niebieskie, ni to czerwone, tak jak urwały się z grona. Zamówiła czarnego żuka kowalika, żeby im wino na taczkach odwiózł. Zapłaciła mu za to, a gdy je przywiózł, sąsiadka dała mu jeszcze trochę mąki i kaszy, odrobinę masła i trzy całe duże kołacze. Ach, jakże się ucieszył! W domu czekała na niego cała gromada dzieci! Nadeszła chwila wesela. Gości było co niemiara. Kiedy zeszli się już wszyscy, cały orszak weselny przeszedł pod dom. Promyczek i kuleczka, sąsiad i mamusia, tatuś i sąsiadka. Nuna i ten stary świetlik ze sterty chrustu, a za nimi inni. Podajcie sobie łapki, zaczął sąsiad. Promyczek i kuleczka wzięli się za łapki. Powiedz, promyczku, czy będziesz zawsze kochał kuleczkę i okazywał jej należny szacunek? Promyczek powtórzył, że zawsze będzie kochał kuleczkę i będzie jej okazywał należny szacunek. Teraz ty, kuleczko, powiedz, czy będziesz zawsze kochała promyczka i będziesz mu bezwzględnie posłuszna? Z kolei powtórzyła kuleczka, że zawsze będzie promyczka kochała i będzie mu bezwzględnie posłuszna. Zdrowia, szczęścia, pomyślności dla młodego pokolenia, niech Wam Bóg błogosławi, zakończył sąsiad. Zdrowia, szczęścia, pomyślności dla młodego pokolenia, niech Wam Bóg błogosławi! Powtórzyli chórem zebrani. Potem wrócili do izby, zasiedli przy stole, jedli, pili, śpiewali i rozmawiali. A potem znowu śpiewali, weselili się i bawili. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. W trakcie tej weselnej zabawy, promyczek dostrzegł nagle z za okien na miedzy pod dębem malutkiego żuczka złotogłowego. Leżał sobie w trawie z łapkami założonymi na brzuszku, przyglądał się i słuchał. Promyczek szybko schwycił dwa kołacze, jeden z serem, drugi z makiem i wybiegł na podwórze. Chodź no tu, żuczku, dziś jest moje wesele. A tak wiem o tym. Masz tu kołacze, podał mu obydwa, jeden z serem, drugi z makiem. Uszczęśliwiony Żuczek podziękował i pobiegł do domu. Gdy słońce już wschodziło, podnieśli się wszyscy, by całym orszakiem odprowadzić kuleczkę pod jałowiec. Szli sobie wesoło i radośnie, z pokrzykiwaniem i śpiewaniem. Tylko sąsiadka popłakiwała cichutko. I tak skończyło się wesele. Ojciec i matka. Przenieśli się do izdebki od podwórza, a kuleczka zajęła się gospodarstwem. Kochali się i dobrze im się wiodło. Promyczek z statusiem latali i świecili. Kuleczka gotowała i sprzątała. A mamusia doradzała jej i pomagała. Lecz nie trwało to tak długo. Pewnego ranka, gdy już słońce zaszło, siedzieli właśnie przy śniadaniu. Zupa stała na stole. A promyczek odmawiał modlitwę. Gdy ze snów stajemy, pomóż dobry Boże, wolę Twoją świętą pełnić dziś w pokorze. Posłusznie twym prawom i pełni bojaźni, będziemy ci służyć. Żyć w zgodzie, w przyjaźni. Zanim jeszcze zdołał powiedzieć Amen, naraz mamusia obsunęła się ze stołka na ziemię. Podbiegli ku niej natychmiast. Kropili rosą, próbowali cucić, wołali na nią i płakali. Wszystko to nic nie pomogło. Już nie żyła. Dopiero tam była rozpacz. Pod małą olszyną nad potokiem wykopali niewielką mogiłkę. Ułożyli mamusię w niej, zapłakali nad nią, a już trzeciego dnia zakwitła tam stokrotka rumiana jak różyczka. Jeszcze i dziś tam kwitnie. A ta bieluteńka jak mleko stokrotka obok, to mogiłka tatusia. Ogromnie się przejął śmiercią mamy. Świedził co prawda stale, ale coraz mniej miał sił. Światełko jego było coraz słabsze, aż któregoś dnia nie mógł już lecieć. Został w domu. I wtedy zdarzyło się nieszczęście. Wieczorem przybiegła sąsiadka. Podjałowcem byli już po kolacji i pyta Błagam cię, promyczku, nie widziałeś, gdzie sąsiada? Nie ma go dotąd w domu, a słońce już tak wysoko. Ach, jakiż mnie strach ogarnia! Nie, nie spotkałem go nigdzie odpowiedział promyczek. Zaniepokoił się tym i tatuś. Pewnie go coś złego spotkało. Idźcie go szukać. Poszli, wołali, płakali, biegali i latali. Wszystko na nic. Nie było go nigdzie. Nikt nic o nim nie wiedział. Zaczął się płacz i lament. Nuna starała się pocieszyć sąsiadkę, ale jej to się nie udawało. Już dwa dni tak trwało. Dopiero trzeciego dnia promyczek opowiedział im, że w lesie pod dębem tuż obok drogi wyrosła bielutka stokrotka, której tam przed tym nie było. Ach, to jego ta stokrotka. Ach, to na pewno pożarła go ta żołna. Długo płakali i rozpaczali, a z tatusiem z dnia na dzień było gorzej. Już pewnie niedługo będę tu z wami, mówił. Pamiętajcie, kochajcie się i bądźcie posłuszni. Pewnego razu, gdy tatuś dość długo nie przychodził na śniadanie, promyczek poszedł zajrzeć do jego izdebki. Leżał na łóżku, łapki złożone. Znowu był w chatce, płacz i narzekanie. Potem pod olszyną nad potokiem wykopali mu mogiłkę, ułożyli go w niej i zapłakali. Na trzeci dzień rozkwitła tam biała jak mleko stokrotka. Pewnie i do dziś tam kwitnie. Sąsiadko, zamieszkajcie z nami. Nie będziemy tacy samotni, prosili promyczek i kuleczka. Ale sąsiadka nie chciała się zgodzić. Nie, nie, drogie dzieci, ja chcę umrzeć w domu. Pamiętajcie, z domu zanieście mnie tam, do lasu, pod dąb. Mieszkali więc wszyscy sami. Promyczek z kuleczką, sama żyła sąsiadka, a sama także mieszkała i nuna. Tylko w stercie chrustu, gdy ożenił się młody świetlik, starzy i młodzi mieszkali razem. Świetliki znów latały i świeciły. A kiedy wschodziło już słońce, promyczek zwykle czekał na młodego świetlika z chrustu i razem wracali do domu. Świecili stale i pilnie. Wysoka i tęga pani w pięknym domu często siedziała przy stole, pisała długie listy. Mała dziewczynka była już teraz duża i prześliczna. Ubrana w długi bielutki fartuszek, pomagała kucharce w kuchni. Tylko jasnowłosego pawliczka nigdzie nie było. Pewnie, Uczył się gdzieś w szkole. Szła już jesień, dni były coraz krótsze, na dworze robiło się chłodno. Świetliki zdecydowały zakończyć swe codzienne loty. Mieli się jeszcze tylko spotkać wszyscy razem i pożegnać przed zimą. Ponieważ sąsiadka bardzo o to prosiła, spotkali się więc u niej. Przyszli sąsiedzi ze sterty chrustu, i starzy i młodzi, przyszła nuna i promyczek z kuleczką. Podano kołacze z serem i z makiem, a Nuna przez rzuka Kowalika przysłała im całą winną jagodę, tak jak się urwała z grona. Bardzo była piękna, ni to niebieska, ni to czerwona. Goście zasiedli dokoła pieca, zaczęli rozmawiać, ale teraz rozmowy nie kleiły się jakoś. Zabrakło między nimi sąsiada, zabrakło tatusia i mamusi, Ciągle ich w rozmowach wspominali. Potem po modlitwie pożegnali się wszyscy. Ci z chrustu odeszli na drugie zbocze do swojej sterty, nuna poszła w swój mech pod wrzosami. Tylko promyczek i kuleczka zostali pod dębem. Postanowili bowiem przygotować tu wszystko na zimę i mchem pozatykać szpary w chatce. Uszczelniwszy wszystkie otwory i przygotowawszy zapasy, odeszli do domu. Słuchaj, kuleczko, rzekł w drodze promyczek. Chodźmy także na pomoc nunie. No, Zawrócili. Nuna właśnie przenosiła zapasy z komory do kuchenki. Nuno, no, przyszliśmy ci pomóc. Głuptasy jesteśmy, żeśmy nigdy wcześniej na tę myśl nie wpadli. Nie martwcie się tym, drogie dzieci. Przecież jeszcze mogę to wszystko zrobić sama. Chyba, żebym już nie mogła, ale skoro przeszliście, to pomagajcie. Szybko jej pomogli, a potem w domu zabrali się do roboty. Na dworze było coraz zimniej. Poznosili więc wszystkie zapasy do kuchenki, zamknęli drzwi na skobel, zatknęli kołeczkiem, utkali mchem szpary w drzwiach i oknach. No i teraz może nawet przyjść mróz. Pomodlili się i ułożyli się do snu. Spali spokojnie i długo. Bardzo długo.